18 stycznia 1919 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Samarytanin Polski zwołano na radę wszystkich istniejących na ziemiach polskich organizacji kierujących się w działaniu czerwonokrzyskimi ideałami. Organizacje te podczas narady odbywającej się pod patronatem Heleny Paderewskiej utworzyły Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża, które w roku 1927 zmieniło nazwę na Polski Czerwony Krzyż, który działa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. W Brodnicy inicjatorem powołania Polskiego Czerwonego Krzyża było Koło Ziemianek. To dzięki paniom z tego koła 10 października 1919 roku powstał oddział Polskiego Czerwonego Krzyża, który w dniu założenia liczył 60 członków, a już w 1920 roku ilość członków wzrosła do 312. Pierwszym prezesem zarządu oddziału wybrano doktora Mariana Karwata. Do zarządu weszli m.in. Anna Olszewska, Maria Majsztynowicz z Piecewa, Wanda Pawłowska, Helena Rajewska, Irena Janaszek, Helena Peta, Stefania Śudowska. Przez 95 lat Polski Czerwony Krzyż realizował swoją misję, czyli zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych. Te szczytne idee towarzyszyły tysiącom działaczy, wolontariuszy i pracowników Polskiego Czerwonego Krzyża w różnych okresach naszej współczesnej historii. Na co dzień zajmujemy się opieką i pomocą socjalną, promowaniem honorowego krwiodawstwa, propagowaniem właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych, działalnością edukacyjną wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, wolontariatem, prowadzeniem Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań, upowszechnianiem międzynarodowego prawa humanitarnego, szkoleniami z zakresu udzielania pierwszej pomocy zgodnie ze standardami Unii Europejskiej oraz niesieniem pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i za granicą. Szanowni Państwo, uchwałą kapituły odznaki honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie za wybitne zasługi w upowszechnianiu idei czerwonokrzyskich odznaczeni zostają odznaką honorową Polskiego Czerwonego Krzyża stopnia pierwszego pan Rokicki Tadeusz, prezes Zarządu Rejonowego Wysoka w Brodnicy. I wieloletni pracownik Polskiego Czerwonego Krzyża w Brodnicy, pan Jerzy Kaniecki. Odznaką honorową Polskiego Czerwonego Krzyża stopnia drugiego oznaczeni zostają Bank Spółdzielczy w Brodnicy i pan Wojciech Sobieszczy. Też odznaką honorową Polskiego Czerwonego Krzyża stopnia trzeciego oznaczeni zostają pani Klenowicz Katarzyna i pan Andrzej Wiśniewski. Odznaką honorową Polskiego Czerwonego Krzyża stopnia czwartego pan Tadeusz Słabkowski, Tomasz Słabkowski i pan Henryk Zdurkowski. Odznaczonych proszę o wystąpienie. Miałem nie przeszkadzać. Thank you.
kryształowego serca Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie za wybitne zasługi w zakresie rozwoju i popularyzacji honorowego krwiodawstwa kryształowym sercem zostaje wyróżniony pan Leon Krysiński. To dzięki pana systematycznemu i ciągłemu wsparciu finansowemu, rzeczowemu i organizacyjnemu Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża może z takim rozmachem realizować zadania, które służą pomocą osobom potrzebującym. Panie Burmistrzu, proszę przyjąć od nas serdeczne podziękowania za to wszystko i w dowód wdzięczności, przyjąć od nas serdeczne podziękowania, panie burmistrzu. W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny, bezinteresowne, długoletnie oddawanie krwi. Zarząd Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy nadaje odznakę zasłużony honorowy dawca krwi stopnia pierwszego. Dla pań jest to po oddaniu 15 litrów, dla panów po oddaniu minimum 18 litrów. Oznaki otrzymują Małgorzata Gogolińska z Brodnicy, Michał Krzyżak z Brodnicy, Tomasz Królak z gminy Brodnica, Daniel Sosiński z Brodnicy, Waldemar Wiśniewski z Brodnicy i Sławomir Węcławski z Brodnicy. Wymienione osoby proszę o wystąpienie, a o wręczenie oznaczeń proszę członka Zarządu Okręgowego PCK w Bydgoszczy, pana Andrzeja Czołkowskiego. Proszę bardzo. Panie Dobry, można puścić w tym czasie już mimo. Dziękuję bardzo. Brawa dla wyznaczonych. Odznaką zasłużony honorowy dawca krwi stopnia trzeciego. Panie oddają minimum 5 litrów, panowie minimum 6 litrów. Zostają odznaczeni Maszkiewicz Sylwia z gminy Wąpielsk, Bytner Łukasz z gminy Osiem, Faltynowski Leszek z Miesiączkowa, gmina Górzno, Góralczyk Krzysztof z jednostki wojskowej w Brodnicy, Kasprzak Sławomir z Jaworowa Pomorskiego, Królak Tomasz z gminy Brodnica, Pankowski Dariusz z Brodnicy, Radziwiński Krzysztof z gminy Bobrowo, Szramka Paweł z jednostki wojskowej w Brodnicy oraz Żurawski Piotr, również z jednostki wojskowej w Brodnicy. Wymienione osoby proszę o wystąpienie, a odznaczenia wręczał będzie pan Andrzej Ciułkowski. W tej chwili zbiórka żywności w sklepach brodnickich na filmie.
Proszę Państwa, jeśli ktoś był w ubiegłym roku na naszym uroczystym spotkaniu, to mówiłem, że nasi krwiodawcy, kiedy policzyłem lata, gdzie dostępna była ilość tej oddanej krwi w przeciągu lat bodajże prawie 50, ilość tej krwi wahała się ponad 40 tysięcy litrów. Wyobraźcie sobie, oczywiście to nasi krwiodawcy z rejonu Brodnickiego tylko tyle oddali. W tym roku już jest już oddanych prawie 1000 litrów krwi, a pozostało do sprawozdania jeszcze 2 miesiące. Dziękujemy bardzo. Pan Stanisław Czajkowski, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Brodnicy. Pana Kaplińskiego nie widzę. Pana Fischera też nie widzę. Pan Edward Koźmiński, działacz PCK, wiceprezes Zarządu Oddziału Rejonowego. Pani Kasia Miętkiewicz, wicedyrektor Brodnickiego Domu Kultury, zawsze nam gościnnego. Pana Janusza Posłusznego też nie widzę. Panią Basię Rochoń widzę. Opiekun Szkolnego Koła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Brodnicy. Gratulacje. Bo nic nie dostał. Tylko w ten skromny sposób możemy się jakoś odwdzięczyć za to wszystko, co Państwo robicie dla nas, za pomoc, ogromną pomoc, którą od Państwa otrzymujemy. Gratulacje jeszcze raz. Państwo spotkanie wigilijne w Osiedlowym Ośrodku Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Brodnicy, coroczne, już od ponad 30 lat organizowane. Oczywiście w tym roku też się odbędzie. Pierwsze miejsce i wyróżnienie starosty powiatu brodnickiego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy oraz dla Piotra Śmiecha,
za popularyzację honorowego krwiodawstwa w środowisku szkolnym i lokalnym. Proszę pana dyrektora oraz wymienionego ucznia o wystąpienie, a o wręczenie wyróżnień proszę pana wicestarosty. Starosty pana. Pan wicestarosta wręcza dla szkoły puchar i gratulacje. Uczeń upominek. Dziękujemy panią dyrektor. Proszę o pozostanie na scenie. Dziękujemy bardzo. Trzecie miejsce i wyróżnienie przewodniczącego Rady Powiatu Brodnickiego dla Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy oraz dla Michała Czarneckiego za popularyzację honorowego krwiodawstwa i systematyczne honorowe oddawanie krwi oraz wyróżnienie specjalne opiekuna Szkolnego Koła PCK i prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi pani Marii Czuprińskiej dla pani Renaty Dębińskiej. Panie dyrektorze, proszę o wystąpienie i o wystąpienie proszę Michała i Renatę. Bardzo proszę. Wręczyć będzie pani wiceprzewodnicząca Rady. Czy jest pan przewodniczący? Poproszę panią wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Brodnickiego, panią Annę Kupczyk. Czwarte miejsce i wyróżnienie przewodniczącego Rady Miejskiej w Brodnicy dla trzeciego liceum ogólnokształcącego w Brodnicy oraz dla Agaty Ciemnieckiej za upowszechnianie honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży szkolnej i lokalnym środowisku. Czy jest ktoś z trzeciego ELO, bo tam ktoś przed chwilą nie? Jest. Dobrze, bardzo proszę. To jest rozumiem Agata Ciemniecka, tak? Zatem odbierzesz również i puchar. Nie ma pani dyrektor, uczennica jest. Wręczać będzie pan Śmiecikowski, jeśli jest. Nie rozumiem, to nie wiem kto. No to jest puchar pana Hildebranta. Poprosimy może zatem pana burmistrza, albo pana wiceburmistrza. Bardzo proszę, panie Herbert, panie wiceburmistrzu. W imieniu przewodniczącego Rady Miejskiej. Szanowni Państwo, to był rejon, a ja pierwsze miejsce w rejonie, więc wyniki poszły wyżej, do województwa. Otóż króciuteńki protokół, wyniki tej 11. edycji ogólnopolskiego turnieju w honorowym krwiodawstwie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Wskaźnik pierwszy, czyli ilość oddanej krwi w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia szkoły. Pierwsze miejsce w województwie, Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy. I drugie miejsce, pierwsze liceum ogólnokształcące imieniem Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy. Wyróżnienia wręczy członek zarządu okręgowego PCK Bydgoszczy, pan Andrzej Ciłkowski.
wskaźnik drugi jest również szkoła, której uczniowie oddali najwięcej krwi w czasie trwania turnieju. Pierwsze miejsce zespół szkół zawodowych w Brodnicy i trzecie miejsce w województwie pierwsze LO w Brodnicy. Dyplomy uczestnictwa w turnieju otrzymują również zespół szkół rolniczych w Brodnicy i trzecie liceum ogólnokształcące w Brodnicy. Dziękuję bardzo. Dedykuję wszystkim, którzy wspierają Polski Czerwony Krzyż, nauczycielom, dyrektorom, a w szczególności naszej ukochanej młodzieży czerwonokrzyskiej. Dziękuję wam bardzo, bo bez was naszej roboty by nie było.